Państwo, ja chcę Państwa bardzo serdecznie powitać, podziękować za przybycie w imieniu pana posła Jerzego Schmidta, który jest akurat w Sejmie i będzie brał udział w marszu, ale przybędzie prosto tam z budynku Sejmu. Ja z racji mojego wieku nie będę się silił na przemówienia w tak ważną datę, bo sam byłem wtedy dzieckiem jeszcze. No, maluchem, w powijakach. Maluchem. No w powijakach nie, już do szkoły chodziłem nawet, ale, do pierwszej klasy dokładnie, ale, także w pamięci mam tą datę, ale spotkaliśmy się tutaj, żeby tak jak cała idea tego marszu, żeby przede wszystkim pamięć ofiary stanu wojennego. Przypomnieć o nich, pamięć przekazywać. Pamięć o tych wydarzeniach. Uświadomienie, że wolność to jest wartość, o którą trzeba każdego dnia się starać, o którą trzeba czasami walczyć każdego dnia. I stąd drugi marsz niepodległości, wolności i solidarności. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za to, że weźmiecie w nim udział. Za chwilę udamy się do Karol, żeby Państwo to pomnikiem wolności ojczyzny, tak tych śladów dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego. No, ja byłam z tym.